Psalm 91. Jestem chroniony. Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmogącego Mieszka? Mówi do Pana, ucieczko moja, i twierdzo, mój Boże, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli, siedem myśliwego. I od zgubnego słowa okryję Cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklew i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia lecącej strzały. Ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć tysiąc padnie u Twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie najwyższego. Niedola. Nie przystąpi do Ciebie, a cios nie spotka Twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o Tobie, aby cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będzie wstąpał po węfach i w Alwa i smoka będzie w mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu, Moje zbawienie. Amen.